Ministerstwo Finansów podało, że rating Polski utrzymuje się na stabilnym poziomie, a minus według agencji ratingowej Fitch Polska utrzymuje stabilny wzrost gospodarczy i solidne podstawy makroekonomiczne. Agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A- dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej. Perspektywa utrzymuje się na poziomie stabilnym, podano w komunikacie. Z kolei Ministerstwo Finansów zauważa, że według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki z potencjalnymi korzyściami spowodowanymi napływem funduszy z Unijnego Funduszu Odbudowy po ich zatwierdzeniu oraz szybszym niż oczekiwano spadkiem deficytu i poziomu zadłużenia w miarę ożywienia gospodarczego. Agencja ratingowa oceniła też, że w latach 2022-2023 średni wzrost gospodarczy dla Polski wyniesie 3,9%. Resort wskazał też scenariusze, które pozwolą podnieść poziom ratingu. To poprawa finansów zewnętrznych, spadek wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto lub konsolidacja fiskalna prowadząca do zmniejszenia stosunku długu publicznego do PKB. Na wyższą ocenę ratingową może wpłynąć też trwały wzrost gospodarczy. Z kolei do obniżenia ratingu może przyczynić się wzrost długu publicznego lub osłabienie wzrostu gospodarczego, podało ministerstwo.